Witam wszystkich bardzo serdecznie, tutaj z tej strony wasz nieulubiony youtuber Konrad, Mariusz, Marian, Kapucin. A dzisiaj będziemy przyglądali sobie grupy z memami, nowa seria na YouTubie. W ostatniej edycji był, w ostatnim odcinku był niejaki Crazy Chopex, którego pozdrawiam serdecznie. Dobra, mniejsza o to, witam was bardzo serdecznie. Jeszcze raz zaczynamy od przeglądania grupy o nazwie Memy, która ma za zadanie po prostu tępić wszystkich i wszystko, co jest po prostu dostępne na naszej polskiej ziemi, tak? Tutaj sobie zmniejszę okienko od OBS-a, bo sprzedałem monitor drugi, więc tak no troszeczkę słabiutko. Nie mogę banować ani nic, bo przeglądam tylko głupie memy, więc trochę słabiutko. Już tutaj nawet Kaspra widzę. Hashtag kradzione, bezdomne koty. Będę walczył z psami z ulicy, aby chronić mój homor. Domowe koty, nie smakuje mi nowe mleko. Mem z kategorii prawdziwych, niestety. Znaczy ja nie wiem, ja kota nie mam, ale kiedy kłócisz się z matką, czy możesz zostać dłużej u kumpla? Przepraszam bardzo, daj mi powiedzieć! Spierdalej! Oj tak. Oj tak, Krzysiu, tak, dokładnie. Gimper ogląda te żyrafy, jak się napierdzielają. Ponoć my będziemy oglądali Krzysztofa Kononowicza, jak wyzywa się z ludźmi przez telefon. To pamiętajcie o tym, że to jest wartościowy content na YouTubie, oglądanie głupich ludzi i głupich żyraf na YouTubie, niż oglądanie, przeglądanie waszej grupy i śmianie się z memów, nie? Pamiętajcie, w następnym odcinku będą hajsy. Znaczy sympatycy, przepraszam. Kiedy sobie kopiesz kamyk po drodze do domu i przez przypadek za mocno go kopnąłeś i teraz musisz iść bez kamyka. Oj, tak, tak. Tak było, niestety. Dobrze, a może przejrzyjmy inne. Zobacz wszystkie zdjęcia. Mamy tutaj tak. Arabscy marynarze, widząc jak bizantyjski statek zaczyna dmuchać w ich kierunku ogniem. O kurwa. Oj. Oj, tak, tak. O, co to? Nie, to pizza z kiwi. Każdego dnia oddalamy się od Boga. No niestety, taka niestety prawda. I wola Boża. Niech się dzieje wola Boża. Co to? Media Expert jakiś. Telewizor taniej o 800 zł, Media Expert. No tak, ale jaka... Jest... Co? No tak, ale jaka jest cała cena? Telewizor taniej... O 800 zł. Niestety mem z kategorii prawdziwych. Niestety. Kiedy sprzedawca ryb za wszelką cenę stara się sprzedać ci konkretną rybę. Onga, 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 laski lubią stronga. O Jezu. No to jest najpiękniejsza scena z pingwinów z Madagaskaru. Nie oszukujmy się, taka jest prawda. Król Julian poleca, generalnie jest pięknie, nie? Jechałem sobie spokojnie po dziurach, a tu nagle droga się załadowała. Co to za gra? Życie w Polsce! Nie! Niestety tak. Niestety tak, aż sobie wezmę cukierka, dzisiaj taki cukierkowy odcinek. Dostałem to od mojej kobiety, bo jestem bardzo poważnym influencerem i youtuberem. Mam nadzieję, że kiedyś dobiję do 1000 subów i Milczar przestanie mi wreszcie truć dupę o to, że jestem biedakiem. A nie, to był Żyd, przepraszam. Kiedy jesteś u kolegi i czekasz, że skończy zbierać opierdol od rodziców. Tak! Tak! Jakie to prawdziwe, o nie! Jakie to true! Jezu, tak było. Gdyby Asterix i Obelix urodzili się... O Boże. Gorsze jest to, że ten obraz...
Sek nie wygląda dziwnie. Oj, tak, tak. Major Asterix i Conan Belix. Niestety tak. Jedzenie lodów normalnie. Mieszanie lodów w łyżeczką, żeby zrobić z nich sorbet. Nie polecam. Znaczy nie wiem, nigdy ten. Co to? Znajomi chwalący mnie, że zawsze umiem dochować sekretów. Ja po 5 minutach zapominający o czym pierdoli. Gdyby tak było naprawdę. Oj, tak, tak. Gdyby to tak było naprawdę, no to kurde, świat byłby piękniejszy, nie? Starsi uczniowie na imprezie szkolnej. Nauczycielki z pomysłami zabaw dla dzieci. Oj. Na szczęście tego jeszcze nie doświadczyłem. Tu chyba o studniówkę chodzi. Co to za szeregowy? Twój stary wyprzedzający kogoś jadącego z przepisową prędkością. Kurwa baba, wiedziałem. No tak, zdarza się. O, co to jest? Kanapka! I kamerzysta na kanapkę! Słychać kciki? Oddychać nie mogę! Co to jest? Co to jest? O, wybierz datę urodzin. Poczekaj, ja jestem z 11, no to te, hasałem na Marsie z miesiąc urodzenia 12. Hasałem na Marsie z drzewem. Kolor oczu mam niebieski, bo wygląda młodziej niż Krzysztof Ibisz. Nie no, spoko. Zawsze wiedziałem, że drzewo wygląda młodziej niż Krzysztof Ibisz. To nie jest śmieszne, człowiek. Wypuść mnie. Mem z kategorii dziwnych. Tyle mogę powiedzieć. Dobre. Pomara. Mem z kategorii obrzydliwo złych. To tyle mam. Gdy o 4:30 wychodzisz na opuszczony i spotykasz swojego starego. Co? Toż to mówię. Z tym śmiechem powinny być memy, kurna, nie? Bez kitu. Kradzione beczunie, jak tam po meczu? A, bo Barca przegrała 8-2 z Realem, z Bayernem i teraz fani Barcy są załamani, a fani Bayernu, haha, Barca przegrała. Dobrze im, kurwa, tak. Znaczy ja tam, wiecie, ja tam nie jestem wybitnie fanem piłki nożnej. Kiedyś tam byłem za Barcą, teraz jestem za nikim. A tu Gimper, o proszę. Brrr. Jaki dźwięk, że to wydaje żyrafa? Brrr. Brrr. Lwy wiedzą, że żyrafa może zabić kopnięcie. Brrr. Jego siła wystarczy, by zmiażdżyć czaszkę lwa. No i co, pajacu? Co, pajacu? Krokuta woli uniknąć takiego kopnięcia. Podchodzi o... Ale jej matka nie zamierza pozwolić na taką zuchwałość. Brr, 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 brr. Kurwa! Brr, brr, brr. To mi się nie poskakuje. Walczy z determinacją. Jest już jasne, że młodzież... Elo, idę sobie. O Boże. Elo, idę sobie. Keeper!
Więc jestem na kolonii i patrzę na zdjęcie z kolonii i moja morda nadaje się na szablon do memów, więc proszę. Oj tak, tak, byczku, nadaje się na szablon do memów. Kiedy po 10 minutach zrozumiałeś, o co chodziło w żarcie, ziomka. O Boże. Mati, widać po mnie. Ty dobre. Marcin Dubiel, o nie! Muka! Jezu! Jezusowy Shrek, o! Kinder Chocolate. Już nigdy nie będzie takie same z tym ziomkiem tutaj. Smuteczek. Oj, tak, tak. O, suszymy ząbki, panowie, dokładnie. Kiedy nie zwaliłeś od 10 minut, a za tobą stoi atrakcyjna panna. Tak, tak, dokładnie. O Boże. Ty zły człowieku. 107 reakcji. Co ty zrobił? Chłopie. O. Co to? Suszymy ząbki. Panowie, dzień 261, a oni nadal nic nie podejrzewają, oj tak, tak. Coś pięknego. Kiedy zamiast ci napierdolić, kładzie się na jebany podłóżko. Mem z kategorii farciarskich, że tak powiem, i prawdziwych. Niestety. Tak w ogóle, jak już tak ściągałem czapkę, bo się muszę podrapać po głowie, bo mnie głowa swędzi. Jestem kurwa łysy, bo mnie ojebano na łyso. I jest mi z tego powodu bardzo przykro i źle, bo zostałem gimperem znowu. Jest mi przykro. Wczoraj dokładnie, to znaczy ten film będzie jakoś, nie wiem, w przyszłym tygodniu może, albo jeszcze w tym tygodniu, nie wiem. Nie wiem, nie, bo teraz będzie jakoś film Chopexa. To za tydzień albo dwa będzie ten film, więc no już mam dłuższe włosy na pewno. I pamiętajcie, że nigdy nie powinniście dać się swojej dziewczynie, a jeśli jesteś dziewczyną, to swojemu chłopaku się ostrzyc, bo cię opierdzieli na łyso. Lepiej odłożyć te 30 zł na fryzjera i wtedy będziecie wyglądali jak tępan albo tępan. Albo ten pan. O, taki piękny był za mną teraz. Pan ładny, bez okularów, w czarnej koszulce, jaką ja mam teraz. Widzicie, do czego doprowadzi sytuacja, gdy twoja narzeczona ciebie strzyże? Nie dajcie się. Ani chcą równouprawnienie. Pokaż ostatniego mema, którego zapisałeś. Majorka. Ja chcę od taty pożyczyć 5 zł. ILE?! ILE?! Mem z kategorii właśnie takich. Ja otwieram drzwi, mój pies groźnie szczeka. Mój pies, kiedy dowiaduje się, że to ja wchodziłem do domu. Oj, tak, tak. Dokładnie. Order Joanny Krupy. Za post, który jest potencjal. Który ma potencjal, przepraszam. Dopiero się obudziłem i nagrywam od rana. Mener prosi mnie o 2 złote na bułkę. Ja idę i kupuję mu tę bułkę. Mener. Co to jest? Dla was najważniejsze jest tylko to, że jebłem babę na pasach. Jebłem babę na pasach. Jebłem babę na pasach. Na pasach jebłem babę. Jebłem babę na pasach. Jebłem babę na pasach. Jebłem babę na pasach. Na pasach jebłem babę. I tym oto muzycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Na razie, pa pa. Jebłem babę na pasach. Na pasach jebłem babę. Jebłem babę na pasach. Jebłem babę na pasach.